Hi, that's Sonic. Sonic the Hedgehog. Więc dobra, Dreamcast Sonic jest troszeczkę łatwiejszy, bo mam niestety tylko z niego same gry, nie mam żadnego merchu z ery, kiedy było oczywiście Dreamcast i tym bardziej, jak już tak bardziej wchodził w tego modern Sonica, ale nadal coś tu się znajdzie. Więc wpierw Sonic Adventure. Oczywiście, no Dreamcast Sonic, więc oczywiście musi się zacząć od Dreamcasta. I tak, ten żart nie był żartem, naprawdę nie mam przodu niestety. Może kiedyś się uda mi ogarnąć go, ale na obecną chwilę go niestety nie mam. Więc dosłownie mój Sonic Adventure 1 jest w 80% skompletowany. Ale no, cóż, mówi się trudno. I to też była jedna z pierwszych właśnie rzeczy, którą kupowałem podczas pandemii. Po prostu to była niezła okazja, jak za takie coś, tylko właściwie ta okazja była taka trochę dziwna. Bo to było coś takiego bodajże, że dałem licytację, oczywiście dałem ofertę w licytacji, myśląc, no dobra, tam chyba 50 zł było. Właśnie widziałem, że było bez, więc powiedziałem, zobaczę po prostu, co z tego będzie. Bo myślałem, że na 100% ktoś mnie przebije, jak mnie przebije, to w sumie to będę miał tak wyrąbane. I byłem pewien, że ktoś mnie przebije, bo Sonic Adventure po prostu jak jest na Allegro, to tak idzie. Nikt mnie nie przebił. Ta aukcja stała 5 dni i nikt mnie nie przebił. Nie wiem, jakim cudem do dzisiaj. To mi się pierwszy raz tak naprawdę zdarzyło, gdzie gra jest w zasadzie znana i wyszukiwana przez ludzi i przez 5 dni nikt mnie nie przelicytował. Więc następnym przedmiotem naszym jest Sonic Adventure. To plepsowe. Nie, a tak serio to... Tak, Sonic Adventure DX. Bo już stwierdziłem, że... Sonic Adventure DX to jest akurat bardzo ciekawa rzecz, bo jest wydawane przez Sold Out. Coś, co nie było nigdy w Polsce i ogólnie Sonic Adventure oraz Sonic Heroes, z tego co wiem, tak naprawdę dystrybucji w Polsce nie miało, poza właśnie wersjami konsolowymi. Więc jedyne, co się pokazuje na Allegro, właśnie wraz z tym Explosive ze Sonic 3D Blast, i innymi rzeczami jak z Sonic & Knuckles Collection i Sonic R, pojawia się tylko dlatego, że ktoś z UK sobie stwierdził, że przyjedzie do Polski i sprzeda Soniki, albo po prostu ktoś w UK sobie kupił na wakacjach, przyjechał do Polski i stwierdził, że to sprzeda. Więc to jest dosłownie jedna opcja, jak że to się pojawia w ogóle na Allegro, na jakichś Cexach czy innych rzeczach, ale nie narzekam, bo teraz to mam. Więc edycje Sold Out też nie są najlepsze, zdecydowanie na umowę. To jest rewydanie, kolejne wydanie tej samej gry, bez żadnych dodatkowych rzeczy, poza czasem, protekcją antypiracką, czyli tak zwany DRM. No i po prostu to mam. Nie jest to najlepiej wyglądająca edycja Sonic Adventure. Zdecydowanie chyba już wolę moją bezprzednią Sonic Adventure 1 oryginalną, ale no cóż. Jest to w bardzo dziwnym pudełku, bo po raz pierwszy się spotkałem z czymś takim, gdzie po prostu jest taka dodatkowa klapka na drugą płytę, bo Sonic Adventure został wydany na dwóch płytach. I tyle. Po prostu to jest taka śmieszna rzecz. Nie mam za bardzo z tej anegdotki, bo na tym, że było to poniżej 10 zł i w sumie tyle. I następną jest dosyć rzadsza. W zasadzie jest to chyba moja najrzadsza, jeśli nie druga najrzadsza gra w kolekcji. A jest to oczywiście Sonic...
Okej, okay, to był fajny. Sonic N, czyli port Sonic Advance na Engage'a. Co jest bardzo fajnie, że udało mi się tak zdobyć. To jest w zasadzie pełne wydanie. Jest, jedyne, czego mi brakuje, to małej instrukcji obsługi Engage'a, która nie jestem pewien, czy była we wszystkich grach nawet. Ale tak, to jest pełne wydanie, za które akurat jest taka śmieszna anegdotka, bo akurat chyba też to parę razy na Steamie opowiadałem. Ale no, jest fajny Sonic N i to jest moja jedyna opcja, żeby mieć Sonic N. Samego Engage'a nie mam niestety, ale mam Sonic N. Więc anegdotka jest z tym taka, że kiedy zobaczyłem to na licytacji, to było bodajże 30 zł. I stwierdziłem, dobra, zobaczę, muszę trochę po to powalczyć, bo jest to dosyć rzadkie i ba, nawet... Nie wiem, czy to nadal jest. Zapewne nie, bo to już było trochę dawno, parę miesięcy temu, dobra. Ale generalnie to w większości wypadków na Allegro można znaleźć osobno pudełko, osobno cartridge. Cartridge sam was wyniesie, bodajże jeśli pamiętam wtedy, kiedy patrzyłem na Allegro, to było 50 zł. Opakowanie stuwa. Nawet nie wiem, czy była instrukcja, po prostu opakowanie. Ale zakładam, że dajmy trochę, powiedzmy, solidarności i powiedzmy, że była też instrukcja, ale w życiu bym nie uwierzył, żeby ktoś by dał osobno, więc gdyby nie ta aukcja, to można powiedzieć, że żeby dostać to coś na konsolę, do której prawdopodobnie nie macie dostępu, a nawet jeśli macie, to jest to strasznie głupi sposób, żeby grać w Sonic Advance. Musicie wydać 150 zł, więc no, zdecydowanie to nie jest dobry pomysł, ale no, anegdotka. To się stało dosyć czekałem oczywiście do końca aukcji i to była jedna z moich pierwszych aukcji na Allegro lokalnie, taka jeszcze ciekawostka. No i dobra, dochodził koniec aukcji, tam było bodajże już, nie wiem, 35 zł. Allegro lokalnie działa tak, że w ostatniej minucie, jeśli złożycie właśnie propozycję ceny, zlatuje to z powrotem na 5 minut wstecz. Albo bodajże, że jak to 5 minut się przekroczy, to się resetuje do 5? Coś w tym stylu. I w każdym razie tak czekałem. No i daję tą ofertę. No i co później się dalej robi? Ktoś czeka dosłownie do ostatnich 30 sekund, składa ofertę. To ja stwierdziłem, nie, pierdzielę, robię to samo. żeby się kurde z tym typem podrażyć, nawet nie wiem, kto to był. Nie wiem oczywiście kto to był, ale... Po prostu, o Jezu. Jak aukcja miała się skończyć, bo o Jezu, kiedy to było? Bodajże o 16:00. Przedłużyliśmy ją o dodatkowe 20 minut, bo i ja i on ewidentnie byliśmy uparci, żeby to dostać. Ale jak widzicie, ja wygrałem, zapłaciłem mniej niż 50 zł, bodajże 44, nie licząc dostawy, a może nawet zostało? Nie wiem, nie pamiętam już. A w każdym razie, ten gość to wygrał i jestem uparty jak osioł i wygrałem grę, którą nie mogę zagrać i w sumie to jest najbardziej chyba badziewny sposób, żeby grać w tę grę. Także tego. Następnym przedmiotem jest mój osobiście święty graal. Moja, można powiedzieć, ulubiona gra Sonika, ale tak nie do końca. Tak jakby nie do końca, ale jednak ulubiona gra Sonika. Zaraz ktoś pewnie mój film o moich top 11 grach Sonika wyjmie z kontekstu, że mówiłeś, że tam lubisz tą grę. Znaczy, że wymieniłeś tylko tak w specjalnych, wyróżnionych, a nie w tym top 11. Ale cóż, zakładam, że pewnie bym teraz zrobił trochę inaczej to top 10, raczej już to by było to zwyczajnie top 10, a nie top 11. Ale jest to Sonic Heroes oczywiście. Zaczynamy oczywiście od wersji PC-towej, która w zasadzie mam ją mniej niż miesiąc. ogólnie sytuacja taka jest z Sonic Heroes, że to jest tak trochę biały kruk. Jeśli chodzi o wersję podstawową. Dosłownie nie znajdziecie ją nigdy. Nigdy jej nie znajdziecie. Czasem się zdarzy. Jeszcze rzadziej, jeśli to jest wersja oryginalna, podstawowa.
Ja, jak widzicie, mam sold out wersję tak samo jak Sonic Adventure DX, ale naprawdę bym chciał wersję oryginalną, ale jej się po prostu nie da zdobyć. Jej się na zwyczajnym świecie nie da zdobyć. Może kiedyś, za jakieś dobre pieniądze, ale niestety jej się nie da zdobyć. I pewnego dnia po prostu w CEX-ie po prostu przeglądałem jakieś randomowe gry i zobaczyłem na moją listę życzeń. Patrzę, Sonic Heroes jest w sklepie, więc stwierdziłem, o nie, nie mogę sobie tego przepuścić. Dodatkowo, że w CEX-ie to bodajże 8 zł kosztuje, a jak jest poniżej tam bodajże 40 zł, to macie sobie za darmo, więc to jest w zasadzie, to byłoby w zasadzie, wiecie, zbrodnia nie brać. Ale no, niestety jak każda wersja sold out, nie ma instrukcji, aczkolwiek tu jest trochę inna, zakładam, że to jest trochę cięcie kosztów, wydaje tak mi się, bo nie mają już tej klapki, tylko po prostu dwa miejsca na płytę, na płyty, przepraszam bardzo, ale no jest to Sonic Heroes, jest to na PC-cie, no, tyle, ale nie byłoby to tyle, gdyby nie fakt, że mam też wersję PS2, która jest już trochę starsza, bo jak już wspomniałem, przy Sonic 3D Blast to była właśnie z tą grą to kupiłem. No i no, jest Sonic Heroes. Tu już mam instrukcję, to jest w zasadzie pełny komplet, po prostu pięknie to wygląda według mnie. No oczywiście, no, wersja PS2 nie jest najlepsza, ale mi się liczy tak naprawdę pudełko. Nie za często też gram w te gry w kolekcji, bo generalnie nie licząc Sonic Forces, w zasadzie tych nowych gier, czyli właśnie Sonic Forces Mania i Team Sonic Racing, to nie gram w zasadzie te gry właśnie z tych mediów, które mam, tylko albo sobie je dumpuję właśnie na PC jako ISO, czy chociażby właśnie te wersje, jak na przykład wersja PS2, czy inne, jakie tu mam, i po prostu sobie otworzę na albo przerobionych systemach, albo po prostu też kupuję po taniości wersję cyfrową. Jak na przykład w zasadzie mam wszystkie gry na Steamie Sonica, poza Sonic Forces i Team Sonic Racing, bo mam już je na PS4, więc po co mam to kupować znowu? Więc mam je cyfrowo, więc nie muszę tak naprawdę korzystać z tego w ogóle. A Sonic Mania też w zasadzie tylko gram na PS4, rzadko kiedy odpalam na PC-cie. No więc nie gram, po prostu to jest czysto w zasadzie, żeby sobie stało, ładnie wyglądało. Dla mnie to starsze. Niektórzy mogą tego. W zasadzie kolekcjonowanie to jest taka rzecz, którą jak w zasadzie tego nie robisz, to po prostu tego nie zrozumiesz, więc jak ludzie po prostu nie rozumieją, co zakłada, to radziłbym po prostu taką jakby traktować to jako po prostu ciekawostkę, aniżeli jakoś coś, co trzeba się tym przejmować. W ogóle to wydanie Sonic Heroes jest trochę dziwne, bo oficjalne wydanie Sonic Heroes ma odblaskowe logo Sonic Heroes. Moje tego nie ma. Nie jestem do końca przekonany dlaczego. Nie wygląda mi to jak wydrukowane, w sensie, że nie było okładki, więc wydrukowali po prostu z internetu. Wydaje mi się, że po prostu późniejsze wydania, żeby uciąć koszty, po prostu tą odblaskową farbę, odblaskowy tłuszcz, czy co to tam jest, po prostu stwierdzili, że tego już nie będą robić, tyle. Taka jest moja teoria przynajmniej. No dobra, ale Pixel, no fajnie, wszystko pięknie, ładnie. Ale mam jeszcze Sonic Heroes na GameCube. I to była też kolejna aukcja, którą dałem. I w zasadzie może tylko raz mnie ktoś przebił, ale później chyba albo mu się zapomniało, albo stwierdził, że ma wyrąbane. Więc tak, tu jest troszeczkę gorszy stan tego. Planuję kiedyś kupić po prostu jakąś tanią grę na GameCube i może po prostu to podmienić, bo stan tego pudełka to jest masakra, jest posklejane taśmą. Nie, po prostu B. Jeszcze oczywiście jedyny mankament, jaki mam tego, że jest to niestety wersja... Sfokusuj się, błagam. Albo już widzicie, nie wiem. Jest to niestety wersja niemiecka, a nie wersja angielska. Oczywiście to tylko ma znaczenie na pudełku, gra jest cały czas po angielsku, ale no poza tym to w zasadzie jest, można powiedzieć, idealne wydanie Sonic Heroes. Płyta działa. Jeszcze w sumie śmieszna rzecz. Taka kompletnie off-topic, można powiedzieć. No, dobra, to może w takim wypadku znaczy, że nie jest to idealny stan, ale też lubię takie trochę rzeczy. Instrukcja ma w sobie notatki poprzedniego właściciela, co jest według mnie super fajne,
Tym bardziej, że w ogóle śmieszna rzecz, bo myślałem, że pewnie, że to byłoby po angielsku albo po polsku, skoro to było w Polsce, ale to jest po niemiecku. I najśmieszniejsze jest to, że tu jest taktyka speedrunnerska opisana. Nie dam tutaj oczywiście dobrego tłumaczenia, ale generalnie jest to opisanie triku Super Jump, czyli po prostu wyrzucenie na przykład Sonika czy Shadowa przez innych teamów, w sensie wiecie, ten spin dash, to się w grze nazywa Rocket Excel, prosto w ścianę i w ostatnim momencie po prostu skoczenie, żeby się wybić w powietrze. Jest to tutaj opisane i to jest dla mnie po prostu... No cool, no po prostu jest takie, że no jednak ja siedzę w tym, można powiedzieć, trochę świecie speedrunnerskim i akurat wersja Sonic Heroes, jaką mam z instrukcją, ma akurat opisany trik speedrunnerski. Nie wiem w zasadzie, dlaczego ktoś to opisał, ale no nie narzekam. Więc w zasadzie, jeśli dobrze liczycie, brakuje mi tylko jednej wersji Sonic Heroes, jest to wersja Xboxowa, którą też nie tak trudno zdobyć, ale po prostu nie jest to mój jakiś priorytet, więc no. I teraz zostało nam... A nie, można dwie pozycje. Kolejna gra, nasza, moja, to ta, która można powiedzieć trochę w najgorszym stanie mam, bo jest to Sonic Advance 2. Jest to Sonic Advance 2. No jak widzicie, mam tylko niestety cartridge. I jak też niestety wiem, to jest reprodukcja, ale z grami na Advance'a mam trochę tak, że wiem, że one są rzadsze i generalnie wiem, że pudełka prawdopodobnie w życiu nie dostanę. Więc akurat tą reprodukcję kupiłem nieświadomie, znaczy myślałem, że to jest oryginalna, ale później doczytałem, że to jest reprodukcja, więc lekcja na przyszłość, zawsze czytajcie opisy aukcji, ale no. No już trudno, no człowiek mądry po fakcie, ale nie płaczę za bardzo, bo i tak myślałem, że kiedyś po prostu kupię reprodukcję Sonic Advance, bo po prostu te gry są strasznie trudne do zdobycia. I też dodatkowo sądzę, że zamiast po prostu, wiecie, cały czas szukać pudełek i tak dalej, po prostu zrobię swoje, bo taka ciekawostka dla tych, co nie wiedzą, gry na Nintendo DS mają slot w pudełku na gry na Game Boy Advance, więc mój pomysł jest taki, żeby po prostu zrobić dodatkowe okładki i machnąć sobie takie ładne pudełka właśnie DS-owe, tylko że dla gier na Game Boy Advance, więc w zasadzie za dużo mi nie było potrzebne, bo na Game Boya wyszło tylko 6 gier z Sonica, nie licząc kompilacji i tak dalej, ale kompilacje mnie nie interesują, więc no, wyszło tylko 6 gier Sonica. Więc to nie jest dużo i według mnie to jest całkiem spoko rzecz. Tylko no, najbardziej szkoda tych tak naprawdę instrukcji, ale no, cóż poradzić. I naszą ostatnią rzeczą jest ta rzecz, którą wszyscy wiedzą, że Pixel lubi i cały czas o tym gada. Czyli Shadow the Hedgehog. Na PS2. Shadow the Hedgehogu, w ogóle fajnie by kiedyś też było mieć inne wersje oryginalne, ale to już takie kompletnie poza mój, można powiedzieć, limit to jest w tym momencie. Ale no, Shadow the Hedgehog to jest gra, którą akurat kupiłem w Sonic Gems Collection te dobre kilkanaście lat temu. To był akurat mój prezent na mój prezent dla siebie na gwiazdkę i po prostu kupiłem te dwie, co byłem trochę zły, bo wtedy jeszcze nie za bardzo rozumiałem, wiecie, że święta i tak naprawdę to jest dzień wolny i no, tak czekałem chyba 2 tygodnie na to i już byłem bardzo zły, bo po prostu 2 tygodnie czekałem na to, a nie mogłem od razu w to grać. I tak przeszedłem na PS2, czyli najgorszą wersję, wszystkie 326 zakończeń, te dobre 5 czy ileś tam razy już to przeszedłem. Nie żałuję, uwielbiam tą grę. Haters gonna hate. No dobra, Pixel, no lubisz tą grę, jest wszystko pięknie, ładnie, jest zarąbiście. Tak, mam wersję na GameCube, którą wielu ludzi uważa za najlepszą. Na pewno jest to najlepsza wersja, dlatego że można ją emulować.
Więc to jest duży plus dla niej. Jest tu wszystko pięknie. Aha, właśnie, jeszcze nie wspomniałem jednej rzeczy. Więc jest tu wszystko pięknie, ładnie. To ogólnie też była taka spontaniczna decyzja, żeby to kupić, bo Shadow the Hedgehog jest strasznie drogi na GameCube'a. W Polsce się w zasadzie rzadko kiedy pojawia, a jak już to ponad 100 i to było za 30 zł. Więc po prostu, no, grzech nie kupować. Ale jeszcze wracając do wersji PS2. Tu jest taka ciekawostka, że to jest właśnie ta gra, o której mówiłem, że mam błędną instrukcję w niej. Z jakiegoś powodu w mojej kopii Shadowa na PS2 jest jakiś gaming guide od EA. Jak dobrze wiecie, Sega nic nie miała wspólnego z EA, ale z jakiegoś powodu jest to ten gaming guide, który jest po prostu reklamą dla gier EA. I do dzisiaj nie wiem, dlaczego to tu jest i nawet nie mam zielonego pojęcia po prostu. I to jest właśnie jedna rzecz, którą mówiłem, że zastanawiam się, żeby to kupić, ale już po prostu mam taki sentyment, plus wszystkie te inne wersje mają instrukcje. Ale cóż, ale zaraz, Pixel, jak to powiedziałeś, inne wersje? Zaraz, czy my o czymś nie wiemy? Tak, wersja Xboxowa też tu jest. Mam wszystkie trzy wersje Shadow the Hedgehog. I to była okropna impresja Shadowa, ale tak na szybko, spontanicznie, bez, na suchym gardle się nie da w ogóle. I tak, jest wersja Xboxa. I tu akurat muszę powiedzieć, że tej gry nie kupiłem. To jest akurat przedmiot z wymiany, gdyż wymieniłem się z użytkownikiem, którego niektórzy mogą z was znać. Nazywa się JB Super. Wymieniłem się z nim. On mi dał właśnie Shadowa i inną jeszcze grę na Xboxa, Blinks the Time Sweeper, która jest swoją drogą tak spoko. I za to właśnie też dostałem Shadowa i Blinksa. Ja mu bodajże w zamian za to dałem smycz z Need for Speed'a bodajże. I kable RGB od Xboxa. Pierwszego. Tak, chyba tak to było. No i w zamian tego dostałem Blinksa i Shadowa. No i tak to wyszło, że mam teraz właśnie te trzy wersje i no. I jest fajnie, bo mam trzy wersje Shadowa. Moje ulubione gry i mogę szpanować, że mam trzy wersje Shadowa. A teraz przechodzimy do Modern Sonica. To tyle. Dziękuję wam za uwagę. Nie wiem, kiedy pojawi się część trzecia. Do następnego. Hello.